Jedną z najstarszych gier MMORPG jest bez wątpienia Tibia. Mimo iż jej czas powoli przemija, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Przedstawiamy kilka ciekawostek z tej właśnie gry. Pierwsza wersja Tibii została wydana 7 stycznia 1997 roku. Jeden dzień w grze trwa godzinę w czasie rzeczywistym. Tibia oznacza po łacińsku kość piszczelową. W poprzednich wersjach gry gracz uczył się czarów z pergaminów, które wypadały z potworów. Pierwszą wyspą udostępnioną graczom posiadającym premium account była Edron. W grze możliwe jest rozpalenie ognia pod wodą. W świecie gry można także pływać. Najszybsze przejście Rukgardu trwało zaledwie 15 sekund. Thais, znany też jako Tibia City, było kiedyś jedynym miastem w całej grze. Wedle legend świat gry jest płaski, mimo to w grze można znaleźć globus. Do wersji gry 7.81 można było posługiwać się dwoma tarczami naraz. Obrażenia zadawane przez wybuchowe strzały dawniej zależały od poziomu magicznego. Obecnie na ich moc wpływa umiejętność walki na odległość. Na kontynencie Tiquanda znajdują się magiczne drzwi, przez które może przejść tylko gracz z poziomem 999 lub wyższym. Pierwszym graczem, który tego dokonał, był Kharsek, lecz nie zdradził, co znajduje się po drugiej stronie drzwi. Wszyscy strażnicy w mieście Venor noszą imiona po sławnych osobach z prawdziwego świata. Asthamor, zapytany przez gracza o godzinę, odpowie: prawdziwym pytaniem jest, ile czasu ci zostało. Wampir Vladruk może zachowywać się wobec nas inaczej, jeśli jesteśmy zamienieni w wampira bądź posiadamy Garlic Necklace. Aruda, jeden z NPC w mieście Thais, może nas okraść. Jeśli podczas rozmowy z nią wypowie zdanie "Sorry, I was distracted", oznacza, że ukradła nam trochę pieniędzy. W 2010 roku usunięto Game Masterów z gry. Przed update 8.4 Hero wyglądał prawie tak samo jak Game Master. Dark Trinity Maze jest odniesieniem do kościoła Zatrota. Kiedyś domek w grze wynajmowało się u osoby zwanej Lost Boyem, był to gracz zajmujący się ich najmowaniem. Inkantacje wszystkich czarów są w języku łacińskim. Domek świętego Mikołaja znajduje się na lodowej wyspie Vega, a w okresie świątecznym Mikołaj odwiedza wszystkie największe miasta, rozdając ludziom prezenty. Według legend, podczas wojny dżinów niebieskie dżiny sprzymierzyły się z ludźmi, natomiast zielone wybrały nieumarłych. Pierwszą osobą, która przekroczyła 300 poziom, jest Polak. Jest to Mateusz Dragon Wielki, a jego postać to druid. Dawniej w grze istniał Amulet of Life, który chronił gracza przed stratą ekwipunku, doświadczenia i umiejętności. Został jednak wycofany i zamieniony w broken amulet, który niestety nie posiada żadnych mocy. To już koniec dzisiejszego odcinka o Tibii. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę bądź zasubskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia!